Alfianko. Sprzedaż i motywacja. Podcast dla wszystkich, którzy żyją ze sprzedaży. Jeśli chcesz zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowe techniki, doskonalić rozmowę sprzedażową, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Roman Kawszyn i Adam Szaran, trenerzy i praktycy sprzedaży, zapraszają. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu będziemy mówić o tym, jakie zazwyczaj błędy robimy jako handlowcy, sprzedawcy prowadzący rozmowę sprzedażową w rozmowie z klientem, a zatytułowaliśmy odcinek 7 błędów, które popełniasz w rozmowie sprzedażowej. Tak więc jedziemy. Adamie, może ty rozpocznij. Żeby nie było tak od razu, słuchajcie, jedziemy z grubej rury, zaczynamy, będziemy sobie mówili o tym, jakie błędy są, powoli będziemy je piętnować, ale żeby tak nie było, że my tylko te błędy piętnujemy, to od razu powiemy, jakie widzimy tutaj rozwiązania, które mogłyby nam pomóc. Od razu będziemy mówili wskazówki, co trzeba zrobić, żeby tych błędów nie popełniać. Chcemy Was zapoznać dzisiaj z naszą strukturą rozmowy handlowej, która jest sprawdzona w różnych branżach. Wielokrotnie przechodziliśmy ją z różnymi handlowcami i po prostu ona jest na tyle skuteczna, że da się ją modelować też w Waszej sytuacji, jestem co do tego święcie przekonany. No i też nam chyba uporządkuje tak sprzedaż, nie? No bo posiadając jakąś strukturę, plan, z którym gdzieś się udajemy, no sprzedaż robi się łatwiejsza w jakimś kontekście. Tak, tutaj sobie powiedzmy wprost, są różne szkoły, jeżeli chodzi o techniki sprzedaży, czy prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Jest szkoła, która mówi właśnie, nie powinienem sobie układać planu w głowie, to nie jest tak, że przecież po kolei będzie to... Tak, bo każdy klient jest inny, no, bardzo często słyszymy, klient chce tańczyć inaczej niż my tańczymy. Każda sytuacja może nas zaskoczyć. No cóż z tego, że może nas zaskoczyć, jak im więcej zbieramy takich sytuacji, na które jesteśmy przygotowani, tym mniej nas zaskakuje. No. Niektórzy mówią, to w takim razie właśnie wejdź na spotkanie z klientem, czy jak klient do ciebie przychodzi i to ty zaskocz klienta, nie? To ty zrób coś zaskakującego, niech to klient się dopasowuje. Więc w naszej filozofii sprzedawania i sprzedaży, jeżeli chodzi o rozmowę sprzedażową, warto mieć, jest pewien plan, który sobie w głowie poukładałeś i realizujesz. Oczywiście każdy klient jest inny i czasami odbiegać trzeba będzie od tego planu, ale wiecie, żeby zatańczyć tak naprawdę najlepszego freestyla, żeby sobie zatańczyć naprawdę super spontan, no to i tak podstawowe kroki przynajmniej musisz znać, żeby to potem nie wyglądało śmiesznie. No trzeba mieć te poszczególne elementy, które możemy później złożyć. A tymi poszczególnymi elementami to będą etapy wizyty handlowej. Czy rozmowy sprzedażowej, bo to w zależności, jeżeli jesteś handlowcem... Może być przez telefon. No, tak, jeżeli jesteś handlowcem jeżdżącym, to pewnie to będzie wizyta handlowa, czyli rozmowa w terenie. Jeżeli jesteś sprzedawcą albo przedsiębiorcą i odbierasz telefon, albo prowadzisz jakąś witrynę e-commerce, www, sklep, no to klient do ciebie zadzwoni. Czy tak, to tą rozmowę handlową w jaki sposób musisz przeprowadzić. Co ciekawe, te same etapy, o których będziemy mówili, o które będziemy omawiali, one istnieją również w kontakcie mailowym, jak coś chcemy sprzedać, no bo one muszą w jakimś formie wystąpić. Nasza filozofia prowadzenia rozmowy sprzedażowej zakłada się w tym, że tak naprawdę rozmowa sprzedażowa składa się jakby z 6 elementów. Oczywiście one nie muszą po sobie występować w takiej kolejności, jak to przedstawimy. Zazwyczaj w takiej kolejności występują. Rozmowa sprzedażowa jakby będzie się składała więc z 6 kawałków torta, gdzie pierwszy kawałek to jest budowanie relacji, czyli sam początek spotkania. Czyli budowanie relacji i klimatu spotkania. To jest początek, który gdzieś tam, o który powinieneś zadbać, który powinieneś mieć. Tak, zakładamy, żeby klient coś od ciebie kupił, ode mnie, żeby kupił, no to musi nam ufać. No, bez zaufania trudno jest zaakceptować propozycję. Zaraz po zbudowaniu relacji wchodzimy od razu w obszar diagnozy potrzeb, diagnozy celów, diagnozy oczekiwań. Różnie diagnozę nazywają badaniem potrzeb po prostu. Natomiast no, musi nastąpić zbieranie od klienta, wydrenowanie od klienta w tym momencie jego celów, pragnień, ograniczeń i tym podobnych. Na trzeci kawałek torta to będzie efektywna prezentacja oferty. Jeżeli wiesz, czego klient chce i już widzi w tobie eksperta, autorytet, no to zaczynasz prezentować ofertę,
Oczywiście w odpowiedni sposób. Tak, następnie następuje etap, na którym klient kręci nosem. Mówi, że na coś trzeba za długo czekać, albo że coś jest za drogie. I to jest najbardziej popularna obiekcja, no, czyli po prostu etap takich obiekcji, które się trochę zamieniają bardzo często w negocjacje ceny. Następnie powinieneś mieć umiejętności związane z finalizacją, czyli następnym etapem prowadzenia rozmowy sprzedażowej, czyli finalizacją sprzedaży. No i ostatnim etapem jest taki etap, który występuje przy cyklicznej sprzedaży. No i to jest etap niedoceniany, natomiast on przynosi bardzo dużo efektu takiego zwrotnego od klienta, bo to jest obsługa posprzedażowa. Tak, i tutaj te błędy, o których powiedzieliśmy w tytule tego podcastu, czyli te błędy, w sumie 7, tak naprawdę pewnie będzie ich więcej, to był taki huit marketingowy, tak, te 7 to liczba też doskonała, więc pewnie trudno mówić o doskonałych błędach. Pierwszy błąd sobie zatytułowaliśmy, czy ty też podziwiasz widok na Narodowy, tak? No tak, no tutaj chodziło nam o sam początek spotkania. Bardzo często jest tak, że po prostu jesteśmy bardzo mocno przewidywalni i niczym nie zaskakujemy klienta. Na tym pierwszym etapie, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że chcemy budować relacje, chcemy sprawić, by klient nas traktował jako partnerów handlowych. Im bardziej będziemy potrafili zaangażować człowieka do takiej rozmowy prawdziwej, spontanicznej, ludzkiej, a mniej grzecznościowej, tym lepiej dla nas. Porównanie z Narodowym wzięło nam się z tego, że byliśmy ostatnio u klienta, który miał właśnie widok na Narodowy w salce konferencyjnej, do której nas wprowadził. No i myśmy zastanawiali się, jak zagadać, tak jak przeprowadzić small talk, no i ustaliliśmy, że nie zaczniemy od widoku na Narodowy, bo prawdopodobnie każdy go zaczepia o widok na Narodowy, Stadion Narodowy, więc powiedzieliśmy, nie powiemy do pana nic o Stadionie Narodowym, bo pewnie każdy chce go zaczepić, nie? No i rzeczywiście powiedział, że może to nie jest to, co zaczepiają dokładnie w 90%, no ale rzeczywiście w bardzo dużej ilości. Żeby nie popełniać błędów na tym początkowym etapie, w tym pierwszym etapie sprzedaży, handlowiec prowadzący rozmowę sprzedażową powinien mieć umiejętności związane z tym, w jaki sposób przeprowadzić taką wstępną, luźną rozmowę, zwaną potocznie small talkiem. Tak? Czyli powinien mieć takie 2-3 zasady tak, ułożenia sobie takiej rozmowy wstępnej, rozluźniającej, już jakby wstępnie nawiązującej relacje. Tak, to w ogóle takim błędem to by było pomijanie w ogóle tego small talku. On jest potrzebny właśnie po to, żeby człowiek się przyzwyczaił do nas, by wszedł już we wstępną komunikację nasz klient z nami, więc to jest ważne. Akurat tutaj może nawet ten grzecznościowy small talk nawet o tym Stadionie Narodowym nie będzie najgorszy. Najgorsze byłoby w ogóle pominięcie tego small talku. Tak, dalej odpowiednie komunikaty relacyjne, które posiadasz w swoim portfolio, czyli klient tak naprawdę na początku rozmowy sprzedażowej, to jest około 30 sekund w różnego rodzaju badaniach, które gdzieś tam jest podawane, zadecyduje w swojej głowie o tym, czy ci ufa i czy cię lubi, czyli czy ma z tobą relację i jest to proces bezwiedny, nieświadomy ze strony klienta. Czyli jeśli ty w ciągu 30 sekund nie sprawisz, że klient ci ufa i lubi, to jest po tobie, dlatego że kupujemy od tych, których lubimy i którym ufamy. I do tego celu powinieneś mieć takie narzędzia, które sprawią, że szybko zbudujesz relację z klientem albo też pokażesz siebie od strony relacyjnej. Są takie narzędzia i my je nazywamy komunikatem otwartym, czyli kilka narzędzi związanych z tym, że w sposób otwarty bardzo szybko zbudujesz u klienta poczucie zaufania i sympatii. W ogóle nasz podcast, którego słuchacie, zaplanowaliśmy w taki sposób, by stopniowo oddzielić się z wami dokładnie tymi komunikatami, o których mówimy, by dawać wam konkretne techniki. Na razie tak chcemy to poukładać na start, żebyście wiedzieli, co jest potrzebne, gdzie można popełniać błędy, natomiast na pewno stopniowo będziemy nasycali tymi konkretami, o których mówimy tutaj, kolejne odcinki. I na tym pierwszym etapie jeszcze takim nieodzownym wydaje mi się takie narzędzie, które gdzieś tam jest nazywane w literaturze, szczególnie takiej powiedzmy sobie NLP-owej, techniką raportu, czyli pacing, leading, dopasowania się i prowadzenia. Lubimy ludzi, którzy są podobni do nas. Jeżeli na tym początkowym etapie chcesz wzbudzić zaufanie i sympatię, czyli chcesz, żeby klient ciebie polubił, no to musisz umieć dopasować się do jego zachowań, sposobu komunikacji, żeby
żeby on potem za tobą podążał. Czyli podsumowując ten etap... Tak, bo jeszcze tak nawiążę, bo bardzo często jest tak, że my mówimy, że musimy mieć postawę otwartą wobec klienta. A jak klient ma zamkniętą? No, że też otwartą, bo my nie możemy być zamknięci. A to nie jest do końca prawda, dlatego że postawa ma nawiązywać do klienta. Więc taki mały błąd też można by było zrobić. Super. Przechodzimy do drugiego etapu. Jakie błędy tutaj w tym drugim etapie robimy? I tutaj ten drugi etap nazwaliśmy czy lubisz na folię? No, na folię jak folia. Folia, taka czarna folia w sklepach budowlanych. Czy lubisz albo na folię? Albo biała. W sensie, że przezroczysta. No tak. No i to jest taka przenośnia do tego, co się dzieje na rynku, czyli do handlowca, który wpada do klienta i od razu prezentuje mu ofertę, czyli zaczyna na przykład od słów: mam dla pana coś wspaniałego i niech pan się przygotuje. Nie? I zaczyna prezentować ofertę. I to jest przenośnia do folii, bo w ten sposób handlowiec chce, żeby klient po prostu z radości, żeby mu zwieracze puściły, więc najlepiej by było folię rozłożyć pod klienta. Tak, czyli generalnie mieliśmy jednego takiego kolegę handlowca, który jak dzwonił do klienta, to mówił: Franek, ja do ciebie dzisiaj przyjadę, ty sobie rozłóż folię. Masz folię? On mówi: mam, ale co się stało? On mówi: bo jak ja przyjadę i powiem, co dla ciebie mam, to się zesrasz normalnie, powiem ci. No i to jest właśnie tak zwana sprzedaż na folię i to jest jeden z podstawowych błędów z wielu względów. Nie? Z wielu względów. Po pierwsze, w ten sposób nie zyskujesz informacji związanych z tym, czego klient potrzebuje, a więc potem nie umiesz strzelić w ofertę, dopasować się do oferty, ale też nie budujesz w kliencie poczucia tego, że ty jesteś autorytetem, że ty jesteś ekspertem, nie budujesz marki eksperta. Marka eksperta rodzi się tylko wtedy, kiedy słuchasz klienta i tego, co on do ciebie mówi. W ogóle w dzisiejszych czasach widzę, że ludzie mają problem ze słuchaniem innych ludzi, że wolą mówić, nadawać, opowiadać o własnej ofercie, znaleźć takiego, co potrafi wygenerować z klienta prawdę. No to jest już dużo, dużo trudniejsze. Tak, no nawet takim, wiesz, życiu osobistym, rodzinnym, kiedy gdzieś tam jedziemy na imprezę, no to tak naprawdę, żeby ktoś ciebie posłuchał, zadał ci jakieś pytania i się wsłuchał w to, co mówisz, to jest dzisiaj już nawet w rodzinie rzadkość. Nie? Czy wyraził prawdziwe zainteresowanie, nie? A czasami zapytają, ale za chwilę już zaczynają gdzieś... Aż głupio, bo ty odpowiadasz, a on w połowie w ogóle już na ciebie nie patrzy, poszedł gdzie indziej... Weź, tylko się wkurzam. Nie, to już tylko... No takie tak sobie od dzisiaj to do mnie doszło, że najczęstszymi słowami, które padają w rozmowach rodzinnych, to jest: a ja, a u mnie, a ze mną, a u nas. Nie? To są takie cztery AA, nie? Które gdzieś tam są. No dobra, i tutaj, żeby to zrobić odpowiednio, w odpowiedni sposób, no to proponujemy takie cztery narzędzia, które weszłyby w portfolio takich codziennych kompetencji handlowych, takich, które człowiek prowadzący rozmowę sprzedażową powinien posiadać. Tak, pierwsze to musimy przejmować inicjatywę. Skoro my wiemy, co jest dobre, by klient finalnie poczuł pragnienie posiadania naszego produktu, by zobaczył wartość, którą dajemy, to powinniśmy rzeczywiście na start przejąć inicjatywę, nawet jeżeli klient nas o coś wypytuje, no to zahamować to do etapu prezentacji oferty. Następnym takim narzędziem to jest metakomunikat. Metakomunikat to jest narzędzie, które pozwala otworzyć klienta i zaufać mu przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Czyli jest to jakby zakomunikowanie klientowi, dlaczego ty masz mi odpowiadać na pytania, co ja teraz będę robił. Bez tego badanie potrzeb może się wydawać tylko przesłuchaniem, zadawaniem takich suchych pytań informacyjnych, na które klienci nie lubią odpowiadać, bo czasami trzeba ich zapytać o rzeczy, które są dla nich, nie wiem, jakieś intymne, czasem jakieś wrażliwe informacje. No i tutaj bez metakomunikatu byłoby ciężko. W czasie badania potrzeb otwierają się klientowi pewne obszary, o których on nie myślał, a na których nam zależy, obszary pozacenowe, obszary wartości, na których mu zależy, doświadczeń, które on do tej pory przeżywał, a których na przykład nie chce drugi raz przeżywać. Dlatego warto by było mieć dobrze przygotowane badanie potrzeb, na przykład poprzez sekwencję pytań. Sekwencję, która zarówno zabezpiecza to, co jakieś takie proste cele klienta, które on potrafi wymienić ad hoc, jak i pytania w tej sekwencji są sięgające do jego doświadczeń, które powodują, że on jest w stanie jakby zobaczyć z nowej perspektywy to, na czym mu zależy i rzeczywiście znosić później różnice cenowe. Tak, to tutaj mamy na rynku dostępnych kilka sekwencji, które
warto znać i człowiek prowadzący rozmowę sprzedażową powinien znać w zależności od sytuacji, w której się znajduje i jak sprzedaje. Jeżeli sprzedaje produkty detaliczne, obojętnie czy w sklepie detalicznym, czy w e-sklepie i ma kontakt z klientem, no to warto jest przynajmniej taki zwykły lejek pytań gdzieś tam znać jako taką podstawową metodę. Są też metody bardziej zaawansowane, jeżeli sprzedajemy bardziej B2B, no to my to nazywamy sekwencja OGS, polegająca na zadawaniu pytań ogólnych, głębokich i symulacyjnych. Taka sekwencja, która pozwoli odkryć klientowi przy nas, że nie wszystko jeszcze to, co ma od innych, to jest mistrzostwo świata, które mógłby posiadać, nie? Na tej zasadzie. No i warto zwracać uwagę na terminy niejednoznaczne ze strony klienta albo takie, w których może się kryć dużo więcej przestrzeni. Czasami klient puszcza nam jakąś piłkę, mówiąc, że to ma być profesjonalnie, albo ja chciałbym, żeby to była petarda, albo coś, co po prostu dałoby się rozumieć na tysiąc różnych sposobów. I w takim wypadku bardzo często handlowcy reagują właśnie mówieniem o sobie, to u nas będzie profesjonalnie, to my zrobimy taką petardę, że głowa mała. Nie wiedząc, co tak naprawdę klient ma na myśli, mówiąc petarda czy profesjonalnie. Nie? I tutaj... I takie słowa trzeba zauważać i je traktować w sposób szczególny, czyli na przykład możesz zapytać po prostu o to słowo, co to znaczy petarda dla pana, albo co to znaczy dla pana profesjonalnie, albo kiedy będzie ta petarda. Albo po prostu zapytać, petarda? Tak, to jest tak zwana uważność słów, nie? Że właśnie być uważnym na słowa. Następny błąd jest związany z następnym jakby momentem naszej rozmowy sprzedażowej, czyli prezentacją oferty. I my go nazwaliśmy, czy trzeba mieć tak naprawdę gadane, żeby dobrze sprzedawać. Jest to taki, pokutuje takie przekonanie chyba od lat 90., że dobry handlowiec to jest taki handlowiec, który ma gadane. Właśnie przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że to jest trochę nieprawda, że dobry handlowiec dzisiaj to bardziej taki handlowiec, który ma słuchane, ale jeśli ma gadane, to ma gadane mądrze, czyli umie tak mówić w pewnym momencie rozmowy sprzedażowej, że osiąga cel, jakim jest wywołanie pragnienia posiadania danego produktu. I do tego, żeby to dobrze zrobić, trzeba mieć odpowiednie narzędzia, nie? Tak, pierwszym narzędziem, które może być przydatne, to jest elevator pitch. To jest takie narzędzie już dosyć stare, a teraz wchodzi na rynek z nową siłą. Chodzi o to, że bardzo często dzisiaj trzeba przełamywać klienta do tego, żeby w ogóle nas wysłuchał naszej oferty. By przełamać klienta, by wysłuchał naszej oferty, trzeba maksymalnie skoncentrować potencjalny efekt, który on może od nas uzyskać, transformację, która może zajść w jego życiu w momencie, kiedy on się z nami spotka. No i do tego służy nam właśnie taka opowieść elevator pitch. To jest opowieść tak naprawdę o nas albo o tym, co my możemy wnieść do jego życia. No wzięło się to oczywiście gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś wsiadano do windy razem z jakimiś biznesmenami, których chciano pozyskać, handlowiec chciał pozyskać, no i miał tam w windzie parę dziesiąt sekund na to, by zainteresować go i by ten zaprosił go na rozmowę. No dzisiaj nie mamy windy, ale mamy za to kilka algorytmów czy sekwencji, które ten elevator pitch mogą nam pomóc ułożyć i on na początku prezentacji oferty może być bardzo potrzebny. Jeżeli chcemy klienta przekonać do wartości, którą mu proponujemy, czyli sprzedajemy na tak zwanej wartości, to warto jest, czy sprzedajemy odpowiednią wartość dla klienta, no to kapitalna technika, której jesteśmy trochę autorami przez to, że zupgrade'owaliśmy techniki prezentacji oferty, które istniały na rynku i naszą nazywamy cecha, korzyść, obraz, czyli w odpowiedniej znowu sekwencji podawania argumentów mówimy klientowi odpowiednią cechę produktu bądź usługi, zamieniamy ją na konkretną korzyść, po czym robimy tak zwane obrazowanie, czyli w sposób emocjonalny rysujemy mu to, co się z nim stanie, kiedy z naszego produktu czy usługi skorzysta, bądź co się może stać, kiedy z tego nie skorzysta. Na pewno jeszcze zrobimy dużo przykładów z tego tematu, pewnie oddzielnie to potraktujemy. Generalnie chcemy pokazać człowiekowi, który stoi przed nami, jakie wartości uzyskuje i dać je odczuć, żeby zobaczył, jak one się przydadzą w dalszym użytkowaniu. Jedną z takich następnych, jakby z innych jakby jeszcze propozycji, to jest propozycja, która zamyka klienta w sekwencji problem rozwiązanie, tak? Czyli wychodzisz od tego, jaki jest problem i poprzez, czyli to jest tak zwana storytellingowa gdzieś tam metoda prezentacji oferty. No bo wiecie, to jest tak, że rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze wszystko się potoczy tak,
jak my byśmy chcieli. I na przykład, jeżeli ktoś by nam nie dopuścił nas do badania potrzeb, które stanowi wstęp do CKO, do tej prezentacji poprzedniej, tylko mówi, pokaż pan, co pan tam masz, co kryjesz w sobie, oddaj mi i tak dalej, no to wtedy musimy sami wytworzyć problem, jaki jest na rynku. Mówisz, na rynku jest często tak, a tak. I dajesz rozwiązanie na ten problem. Przez to, że tworzysz problem, jakby opisujesz rzeczywistość handlową tego klienta i on się w niej odnajduje i widzi, że te problemy są prawdziwe, no to przez to to rozwiązanie wjeżdża troszeczkę inaczej przed jego oczy. Tak, jeżeli chodzi o prezentację oferty, no to można powiedzieć, że tutaj jest dużo gdzieś tam możliwości. Jedną z takich możliwości, czy tam sposobów prezentacji oferty, będzie tak zwana gdzieś tam jeszcze znana i używana często recepta na sukces. Czyli jeżeli chcesz, żeby ludzie zrobili dla ciebie wszystko, to jest taka fajna metoda. Ona mówi o tym, że pokazuj klientom rozwiązania w ten sposób, że najpierw pokaż im problem, rzucaj, zdejmuj z nich poczucie winy, rzucaj kamieniami w ich wrogów i potem wejdź z odpowiednim rozwiązaniem, które gdzieś tam masz i które jest. Bardzo często stosowana w sprzedaży bezpośredniej, w takiej prezentacji bardzo, bardzo emocjonalnej. Czyli te narzędzia, gdzieś tam, które przed chwilą wymieniliśmy, na etapie prezentacji oferty dobry handlowiec powinien mieć. No i teraz przechodzimy do następnego błędu. Myśmy go sobie nazwali seksuolog czy filozof, którym typem jesteś, a jest to błąd związany z odpowiedzią na obiekcje klienta, które podczas rozmowy sprzedażowej mogą się pojawić. Tak, no seksuolog bardzo często odpowie, coś powie o stosunku, na przykład klient mówi za drogo, a ty powiesz, jeśli wziąć stosunek jakości do ceny, to coś tam, coś tam. A filozof powie, ha, a czymże jest cena? Może to nie są najbardziej popularne błędy, w sensie, że te odpowiedzi, natomiast one zmierzają do polemiki z klientem, a najbardziej popularnym zachowaniem, które jest właśnie błędne, to jest właśnie polemizowanie ze zdaniem klienta. Kiedy on mówi, że jest za drogo, zaprzeczanie mu, że wcale nie jest drogo, mówienie, że się myli. Tego typu zachowania my je negujemy jako takie, które nie doprowadzą do tego, że klient nas teraz będzie słuchał i weźmie od nas argumenty. Czyli jednym z takich chyba najbardziej piętnowanych przez nas błędów jest lingwistyczne tak, ale. Nie? Czyli tak, powiedzenie tak, ale proszę zobaczyć, jaka jakość. Czyli tak, bo my używamy tego ale do przekonywania tak naprawdę klientowi, czy każdemu z nas, ale się kojarzy z kłótnią, dlatego że wszędzie, gdzie jest kłótnia, tam istnieje ale, więc nie jest to dobre, żeby przekonać kogoś. Drugim takim błędem, który zazwyczaj handlowcy robią, to jest rabatowanie, czyli przejście do, to dam panu trzy oczka, tak? Czyli to zdejmę dwa oczka z ceny, czyli przechodzenie do tak zwanych rabatów. Rabaty na etapie zgłoszenia obiekcji przez klienta nie są skuteczne. Są pewne zachowania negocjacyjne, łącznie z jakimś rabatowaniem, ustępstwem, które są skuteczne. Natomiast by one były skuteczne, to najprościej rzecz ujmując, nie mogą następować zaraz po zarzucie klienta, że to jest za drogo. To, co handlowiec powinien zrobić, czy jakie umiejętności powinien mieć na tym etapie, no to powinien mieć bardzo konkretnie opanowane techniki obrony ceny. My w naszej filozofii, gdzieś tam w naszych lekturach, książkach, które napisaliśmy, czy konferencjach, które głosimy, uczymy handlowców takich technik, które nazwaliśmy aikido, karate, capoeira. To trochę marketing taki nasz, nie? Żeby się nazywało tak zgodnie ze sztukami walki, żeby pasowało do tego działu techniki obrony. Natomiast generalna zasada naszych technik jest taka, że my nie negujemy zdania klienta, by docierać z kolejnymi argumentami, które mają go przekonać, by on zracjonalizował sobie no wyższą niż się spodziewał cenę. Musimy z klientem się zgodzić i później lingwistycznie, nie używając słowa, ale przechodzić do wartości, które chcemy mu przypomnieć. Czyli pod tymi technikami, nazwami będą się kryły bardzo konkretne techniki i sekwencje, czy jak to wolą inni, algorytmy odpowiedzi na obiekcje klienta. I jakiś chyba jeden z ostatnich błędów, które piętnujemy podczas rozmowy sprzedażowej, które handlowcy robią często, nazwaliśmy tutaj go sobie, czy jesteś już po zaręczynach. Tak, no tutaj mówimy o finalizacji. Chodzi o to, że bardzo często handlowiec zrobi bardzo dobrze swoją robotę i czeka na decyzję klienta, a klient się nie decyduje. A im dłuższy czas mija pomiędzy całym cyklem sprzedaży,
a decyzję u klienta, tym mniejsza jest szansa na decyzję klienta. No wiem, że to powiedziałem trochę dziwnie, natomiast no wyobraźcie sobie taką sytuację, którą przeżyłem w sklepie, gdzie stoję przed handlowcem, który mi pokazuje tam różne baterie umywalkowe, bo akurat sprawdzałem ten dział i on mi opowiadał o różnych bateriach i super wszystko robił. Nawet ja powiedziałem, o to trochę drogo, on mi tam jakimiś swoimi słowami, ale nie kłócąc się ze mną, wytłumaczył, że warto. No ja milczałem, nic nie mówiłem. I on tak stoi przede mną i to milczenie tak go jakby wybiło z rytmu i mówi, a tutaj, i przeniósł mój wzrok na jakąś dziurę i mówi, i taki przerażony popatrzył się na tą dziurę i mówi, a tutaj stała jeszcze taka jedna bateria i zaczyna mi opowiadać o baterii, której tutaj nie ma. Chodzi nam o to, że w finalizacji przede wszystkim inicjatywa ma pochodzić od handlowca, tak jakbyś się pytał o rękę swojej dziewczyny, no musisz jej zapytać, żeby ona odpowiedziała tak. Tak, no generalnie każdy, który jest małżonkiem, wie, że zaczęło się to w ten sposób, że się o tą rękę poprosiło. Wyobrażacie sobie sytuację, w której mówicie swojej przyszłej żonie, ja jestem cały dla ciebie, kocham cię, chciałbym być z tobą całe życie, no i jakby co, to wiesz, gdzie mnie szukać. Nie? Dokładnie. Przemyśl i odpowiedz. No nie, albo idziemy na całość, albo tutaj proponujemy... Chociaż mojego kolegę dziewczyna poprosiła o to, by się z nią ożenił. Czasami też tak jest, że klient powie, panie, no weź pan, już chce kupić, daj pan. Już chce, już pan skończył, już dawaj pan. No. Proponujemy tutaj trzy narzędzia, my je nazywamy znowu troszeczkę marketingowo zakończenie proste, alternatywne i kontrastowe, ale to są bardzo skuteczne narzędzia, dzięki którym z klientem bardzo szybko można skończyć ten proces sprzedaży, pomagając podjąć decyzję klientowi, to jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. Tak jak widzicie, pod każdym jakby z tych błędów kryją się bardzo konkretne jakby narzędzia w zamian za te błędy, czyli dobre praktyki, które dobry handlowiec, osoba prowadząca rozmowę sprzedażową powinna mieć i powinna znać. My je dzisiaj tylko trochę nominowaliśmy tak enigmatycznie, natomiast w kolejnych odcinkach, w naszych podcastach będziemy do nich przechodzić, będziemy się nad nimi zastanawiać, będziemy je wyjaśniać, będziemy zapodawać bardzo wyraźnie, jak one powinny wyglądać i co powinno tam w tych miejscach być. Także chcemy poruszać każdą sferę, która dotyczy handlowca, czyli to będą zarówno narzędzia wywierania wpływu, narzędzia sprzedaży, jak i motywacja, która musi towarzyszyć naszej pracy, by ona była po prostu skuteczna. Zapraszamy, jeżeli obserwujecie nas, czy słuchacie nas jako podcastu, to prosimy, zostawcie jakiś fajny komentarz, żeby nam dodał też trochę siły i motywacji. Jeżeli jesteście w tej chwili, słuchacie nas na YouTubie, to subskrybujcie nasz kanał, wrzućcie łapkę w górę, jesteśmy za to bardzo wdzięczni, lubimy wiedzieć, że pomagamy skutecznie. Zapraszamy Was na naszą stronę www.alfianco.pl, zapraszamy Was na www.teachart.pl, to są dwie nasze marki, dwie nasze strony, poprzez które na co dzień pomagamy handlowcom. Bądźcie z nami. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.